Cześć wszystkim, ja jestem Luka, to jest kolejny odcinek Far Cry Primal. Dzisiaj zapolujemy sobie na ogromnego mamuta, który nazywa się Krwawy Cios. Dobrze mówię? Tak, polowanie na krwawego ciosa. Musimy pierwszy się do niego jakoś dostać. Jeszcze za bardzo nie wiem jak. Ale chyba w dobrym kierunku idziemy. Zbierzmy sobie trochę mięsa. Okej, okay, udało się wdrapać. Podejrzewam, że może być bardzo ciężka sprawa z nim. O, jest ognisko, trochę się ogrzejemy. Dobra. Tu jest kolejne ognisko. Nie, 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 nie. To chciałem. Tu możemy też zdobyć jeden punkt, ale dobra. Najpierw zajmijmy się mamutem. Bargła mama w kłama. Darsz, najmina. Byś, mama w sianci. Urusim. Sishayu, Nasadaham. Okej, to idziemy. Co robisz? Na dół. Są ślady. O, to trujące. Dobra, poszedł gdzieś tutaj.
Wsianci Gwarguardu, mama w Ciarduchu Marsz. Trochę się zastanawiam, jak to tego mamuta powalić. Może kolcami. Kolcami, znaczy się soplami, jest tam. Tak, dokładnie, strzel w zwisające sople, aby zranić krwawego ciosa. Szczerze mówiąc, to trochę mało mu zebrały. Kurna, biegnie. Biegnie. Nie ciebie woła. Ty, chodź, pomóż. Kurde, nie trafiłem go. O, skubaniec. Coś mu tam zabiera, ale nie za wiele. Kurna, trochę ciemno się tu robi. Może zrobimy tak. Kurna! Jeszcze tu mnie atakują.
chodź tu. Dobra, trochę zarobił, ale... To i tak nic. Pięknie, dostał drugi raz. Nie zdążyłem. A, czyli on zwiał. Gdzieś. Kurna, tak daleko uciekł? Oj, nie chciałem ciebie. Tu jest jakiś trop. Mama w Dantraha Gradaha Palu Prasti. Czy to jest tamten? Jest. Tylko jak tutaj go teraz rozwalić. Wow. Uf.
No, chodź tu, chodź tu. Kurna, cwaniak zwiał. Misiek, gonimy go. Pewnie znowu zagoni nas gdzieś tam, gdzie będę mógł tylko sam walczyć. Gejzery. Dogonię go czy nie dogonię? Czyżby? Jest! Udało się! Mamy mamuta! Krwawego ciosa. A, czyli nie można go poskromić. No, szkoda. No, ale w każdym razie zdobyliśmy go. Gdzie my jesteśmy? Tutaj. To sobie jeszcze zróbmy tutaj stos pod palmy. Po takiej walce to już to będzie pikuś. Ja mogę się gdzieś tu wspiąć. Tutaj. Co on robi? O, jeszcze jakby były dwa borsuki. To by się przydały ich skóry. A co tu tak pusto? Tu są.
kolejny stos zaliczony. Jeszcze są jakieś trzy. Okej, to jeszcze zróbmy sobie tutaj placówkę, przejmiemy. Tutaj potrzebujemy jeszcze dwóch borsuków i trzciny. Trzciny to jeden, to moment się znajdzie. Gorzej z tymi borsukami. No, potrzebujemy skórę rzadkiego cyjona. Ten to był tylko jakiś zwykły. A ty co leżysz? Wstawaj. Będziesz potrzebny. Jest gdzieś ten przedmiot ukryty. Ale ja go tu nie widzę. Gdzieś jakby tutaj jest. Widzę, że już coś możemy w wiosce ulepszyć. Możemy dom Udam zbudować. Czyli jednak to był rzadki cyjon. No tu tylko dokończymy i pójdziemy tam. W sensie do wioski. Trochę się ogrzejemy.
Jak tu wejść? Możemy poskromić. No to weźmy przynętę. Tylko że on ucieka już. Przynętę ci rzuciłem, nie widzisz? Ale ja ciebie nie chcę, bo ja mam tu lepsze zwierzaki. Ich trochę, niech się powybijają. Wow. Dobra, przejęliśmy placówkę. Została nam jeszcze jakaś jedna, to pewnie tam u tych udam. Dobra, idziemy do wioski zbudować ten domek. No, dawaj, dawaj. Okej. On jest gdzieś tutaj.
Okej, możemy z nim porozmawiać jeszcze. Zobaczmy, co nam powie. Kapalpur sasa na kwaita haita charge tam han yakikata udam chartasu majish yaka chas kanhi tuta chas kani waidam. Okej, czyli wzięliśmy sobie od niego misję. Coś możemy tu jeszcze zebrać takiego? Skóra bursuka i trzcina. Tu glina i niedźwiedź. A tu co możemy sobie wytworzyć? Możemy sobie ulepszyć tą. I tylko to. A, jeszcze umiejętności mamy. Weźmy to. No i dobra. To nam się wszystko przyda. Dobra, dzięki za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka. Na razie, cześć.